No cóż, nadmienić trzeba, że dzisiaj na pewno jest piękna pogoda, żeby kupić cztery opaki, wypić sobie normalnie piwko przed telewizorem, obejrzeć piękny jakiś serial, ale wszyscy wiedzą, dlaczego tutaj jesteśmy, dla tych państwa młodych, także wielkie brawo dla nich. No i cóż, rzecz by tutaj, że od Wojtka strony jestem, jako znajomy, kolega, przyjaciel, to nadmienię, że trudno jest streścić, no oficjalnie on ma 18 lat, ale no wszyscy wierzą, ile ma, także trudno jest to streścić w kilku zdaniach, także troszeczkę to się na pewno rozciągnie w czasie, ale jeśli pozwolicie, chciałbym zacząć. Działo się to w tym dziwnym czasie, gdy pan Kiełbasa Duda wygrał wyborczą kampanię. Gdy emigrantów zza Morza Ogrom chciał w Polsce znaleźć nowy dom. Ćwierkały wróbelki, że to prawda, bo historia ta z dawien dawna, choć wiadomo, że życie czasem trudzi, toczyła się obok nas, wszystkich ludzi. I tak w skrócie opowieścią zwanym chcę przedstawić te niezwykłe fakty. W oddali od wielkich metropolii, gdzie ma pole każdy rolnik, z dala od gwary autostrad, gdzie józek słońce, mieszka sąsiad. Gdzie w oddali bar z CPN-em, gdzie Stasio Orzełek lata pod skwerem, w miejscu Konstantynem zwanym snuły się te wszystkie plany. Koło ronda za złotych miliony na 3 maja stoją domy. Miejsce to z numerem 7, gdzie domów 2 nie 1. Tam, gdzie zakład był strzyżenia, działy się te wydarzenia. Zza Kalinek rodem gospodarz pannę zza kanalu poznał. Tato Marian, mama Agnieszka, czworo dzieci, w tym Wojtek nasz koleżka. I o Wojtku ta opowieść, kto nic nie wie, ten się dowie. Na Wojtusia z popielnika iskiereczka spadła. Ale to nie o tym Wojtku jest ta bajka. Raz z górki, raz pod górkę i jak to w życiu, raz cegłą, raz murkiem. I tak było z tym Wojtuniem, mężny, prężny, nie na opak, urodzony w lipcu chłopak, ze wszystkimi dobry kompan, towarzyszkę życia spotkał. I gdy już Wojtkowi zbrzydły kielnia paca, no i widły, się spotkały dwie rodziny, w grudniu były zaręczyny, stąd ta cała uroczystość, żeby wspólne życie wyszło. Lecz by wytłumaczyć wszystko, trzeba spojrzeć w młodość bystro. Któż nie pamięta, choć zmianka to nie nowa, jak Zagnoja z Zyziem tandemem zielonym pedałował. Albo numer z Podwiechowicz z Darkiem, jak z wybitym chodził barkiem. Chyba, że tym idąc tropem, pamiętając, leciał niczym orzeł, spadł z roweru gdzieś na cepie, albo goły latał pod sklepem. I tak w leśnej edukował się szumnie, choć w szkole było różnie, po ostatniej klasie podsuwano Wojtkowi kamasze. Ale się skończyło swojsko, bo odhaczył lekarz jemu wojsko. I tak Wojtek się nic nie bał, tu coś kupił, tam coś sprzedał. I tak zamiast studia potem wziął się Wojtek za robotę. Gdzieś poemigrował trochę, w Danii z siwym miał robotę. I tam gipsy kładł glazurę, wiercił, kręcił, przeciął rurę. I powrócił z zagranicy, by gdzieś w Siedlcach pracę ćwiczyć. Choć nie można zapominać, że w Białej u wujka robił zbyka. Gdzie co każdy nowy ranek, mnóstwo było niespodzianek. Dane mu też było w Wawie albo Mińsku popracować. I tu ta opowieść, choć nie nowa, słyszał każdy
nie ma bata, kiedyś UFO miał Passata. Gdy po bułki jechał z ranka, stała się ta niespodzianka. Bo spod bloku, kto wie za co, ukradł ktoś mu akumulator. No i wierzcie lub nie wierzcie, to nie zawsze było śmiesznie. Siedlec jadąc za zakrętem, wydachował kiedyś wentem. Wtedy szczęścia miał niemało, choć karmicie w plecach coś strzelało. Kto wie, czy te wstrząsy wszystkie, dachowanie fioletowym dieslem i choć trudno mówić czasem o tym, to pomogło wybić z łba durnoty. I to taka wzmianka miała, jakaś Olka go kiedyś odwiedzała. Niczym znanej polskiej piosence, ale to już było i nie wróci więcej. I tak szukał swego miejsca jakiejś panny i dobrego teścia. I tak hulał, nie stopował, tu coś wypił, tam tańcował, a to w Gnojnie, to w Janowie, a to w Białej bądź w Pawłowie. Z kolegami się pałętał, bo wesoła była gęba, aż pewnego razu zatankował w swą wariatkę hątek gazu i tak w dniu strażaków święta wziął sidora i pojechał. I tym tropem idąc sprytnie, dziwnym trafem był w Roginie. Tam zabawa z sztachet party, jakiś panicz miał łeb zdarty i troskliwie w tej sielance trwały te wieczorne harce. I nie widząc, co się zaraz stanie, wśród gazeli stół ujrzał Wojtek tę jedyną łanie. I nadmienić trzeba, choć z deka nie wypada, że na tamte czasy jakiś Marcin za nią latał. Wojtek jak to Wojtek, do wszystkiego śmiały, jednego chciały, innego nie chciały. Ale sprawnie nad tym wszystkim popracował i tak powstała komitywa nowa. I tak kolejną epizodu część, coś o ma, gdzie trzeba rzec. Aglomeracja to Janowska, Ostrów to rodzinna jest jej wioska. Nad ten kranie bliźniaczy dom, Kaliniuków klan jest stąd. Tato Romek, mama Iwona, synów dwóch, córki dwie, w tym dzisiejsza panna młoda. Gdzie autobus i konewka? Tego mi było trzeba, to się wytnie na pewno, dziękuję.